Cześć, z tej strony Oliwia, witam Cię ponownie w Edoras. I spójrz na to! Brakuje nam 5 domów na poziomie drugim, by mieć w końcu poziom trzeci. Czy dzisiaj nam się to uda? Bardzo bym chciała. No wiadomo, że oprócz tego 150 ludzi to może być większy problem. Ale kto wie, może akurat ktoś do nas przybędzie z zewnątrz. No i największy problem niestety to pieniądze. Mamy o wiele, wiele za mało w tym momencie. No ale będę się starać na pewno, by doprowadzić dzisiaj do tego poziomu trzeciego. Na sam początek lecimy sobie tutaj, ponieważ powstała chata wędkarska i ona nam tutaj zawadza. Musimy zmienić obszar roboczy oczywiście. I to by było gdzieś tutaj najlepiej. To będzie na 130% max. I w tej chwili nie powinno być żadnego konfliktu. Tu brakuje mięska, no ja wiem, ale no może ten stan się w tej chwili poprawi. Zauważyłam również, że tutaj ciągle pokazuje żelazo 6 na 80 i nic się nie dzieje. Tak, chyba do wyprodukowania jednej sztuki czegoś potrzebujemy aż 12 żelaza. No to wygląda, także nic w tym momencie z tego nie stworzymy. Także dziękujemy panu w tym momencie, ale zamykamy tę produkcję. Tu przydałaby się mała naprawa. Tutaj brakuje nam wierzby. No nic z tym nie zrobimy, bo wierzby mamy bardzo mało na naszej mapie akurat. I co, upgrade'ują się te domy? Tak średnio, tak średnio. Wow, w ogóle nikt tutaj nie mieszka. To też może być problem. Jakoś wcześniej na to nie zwróciłam uwagi, ale tak, jest rodzaje żywności 0 na 2. Dlatego chyba, że nikt tu nie mieszka. A tutaj? Ogólnie ten domek na samym końcu ma jeszcze za małą atrakcyjność. Cała reszta powinna być ok. Tak. Także musimy to zmienić. Brakuje nam 4%. Kusi mnie, by postawić z tej strony studnię. Może gdzieś tutaj? Bo tu jest takie miejsce, że ja tutaj nic nie wybuduję. A można by było posadzić drzewa i właśnie studnię zbudować. To by mogło być dobre. Tak, i ona w tym miejscu będzie miała wpływ właśnie na wszystkie te pobliskie domki. Może premia do wody nie jest zbyt duża, ale my to postaramy się zmienić. Zrobię połączenie drogowe w taki sposób. No i posadzimy tu właśnie kilka drzewek różnych. No i nadchodzi zima, ale zobaczcie, nasi mieszkańcy są bardzo zadowoleni w tym momencie. Czy mają w końcu jakąś różnorodność? No wygląda na to, że tak. Jest mięso, pieczywo, warzywa, owoce. Także te domki, no kurczę, no czekam, żeby się upgrade'owały w końcu. Nie wiem, jak ich zmobilizować, żeby sobie przynieśli tutaj coś więcej. No i mamy wiosnę i nasz tutaj skrawek nowy jest skończony. Drzewa posadzone, studnia wybudowana. Teraz ciekawi mnie, czy ja w końcu mam len. Mam. W takim razie trzeba się zabrać za szycie. Budynek tkacza. Zapraszamy do pracy. Chyba jeden wystarczy. I co, skoro wiosna, to nowy handlarz przybędzie. Czekamy z niecierpliwością. Ja bym chciała bardzo to bydło, ale też nie mamy złota. Niestety o tym trzeba pamiętać. To mnie jedynie powstrzymuje. No mam nadzieję, że coś uda się sprzedać jednak. No i jest. Zapraszamy pana bądź panią. No jeśli chodzi o sprzedaż, to słabo to wygląda, bo nie mamy nic dobrego na sprzedaż, jedynie może skórzane płaszcze, no ale cena jest za niska. Jeśli chodzi o kupno, to również słabo. Tak więc czekamy na kolejnego kupca. No i tak, jako że zwiększyło się nam zapotrzebowanie na łój, bo zobaczcie, nie mamy prawie nic. No i też przy okazji przydałoby się więcej żywności, to postawię tutaj chatę myśliwską. Mamy w okolicy jelenie tutaj, także proszę państwa, chatka myśliwego może sobie w zasadzie stać tutaj. No ale dobra, jest i nowy kupiec. Tym razem pani, co pani tu ma? Jeśli chodzi o sprzedaż, to słabo to wygląda.
I jej oferty też nie są zbyt ciekawe. No jedynie żelazo mogłabym kupić, ale czy ja chcę z taką ilością złota? Raczej nie. Ale tak sobie myślę, że skoro mam zamiar kupić bydło i będę potrzebowała pieniędzy, także pieniędzy na rozbudowę centrum, to chyba sprzedam tą rudę żelaza. Wiem, że nie chciałam, ale cena jest powyżej średniej, także zróbmy to po prostu. Sprzedaj. No i dobra, przeniesiemy to złoto. Chata myśliwego jest gotowa. O, i podróżnicy chcą imigrować. No i właśnie o to chodziło. Zbieramy tych ludzi, zbieramy. Trzeba będzie w ogóle nowe domy dobudować z tego, co widzę, bo już się powoli zapełniają. Ale to dobrze wróży. Bo im więcej domów, tym więcej ludzi, co zbliża nas do naszego celu. Możemy postawić kolejne domy, na przykład tutaj, tutaj i tutaj. No i widzę kolejny upgrade. Tutaj jak to wygląda? Nadal nie ma żywności, a tutaj już ktoś mieszka przynajmniej, ale nadal brakuje żywności. No z tego co ja widzę, to my mamy wybór. Tutaj po prostu jakieś lenie mieszkają chyba. Proszę sobie przynieść jakieś mięso. No nic, w takim razie czekamy. I te domy być może, że od razu się będą upgrade'ować na drugi poziom, bo mają wszystko, czego im trzeba w okolicy. Zobaczmy. Tak. Jedynie muszą sobie właśnie żywność, zioła przynieść i są gotowi. Wow, proszę bardzo, tego się nie spodziewałam. Kolejne osoby chcą przybyć. Zapraszam. No i w każdym z tych domów już ktoś mieszka, także ja muszę stawiać kolejne domy, nie ma na co czekać. No i upgrade'y już się pojawiają. Może teraz tutaj za szkołę? Albo nie. Zrobimy sobie nadal w tym kierunku, ale zrobię odstęp między domami, bo w sumie chcę mieć tą przestrzeń na przyszłość, tą możliwość, by zrobić jakieś ogrody pomiędzy. A tutaj sobie zrobimy dookoła drogę. No i jeśli chodzi o liczbę domów na drugim poziomie i liczbę ludności, to idziemy w dobrym kierunku. No ale złoto to jest problem. W tym roku było dwóch kupców i u żadnego nie byliśmy w stanie nic sprzedać. Także no to nas może nieco zatrzymać. W piekarni brakuje nam mąki. Na pewno nie potrzebuję tutaj dwóch osób. Ta jedna może sobie czekać na mąkę. No i spójrzcie, co nam się udało w ogóle osiągnąć na tym jednym polu. Płodność na całkiem dobrym poziomie, ale zero chwastów, zero skał. Wow. Nie spodziewałam się, że zobaczę coś takiego. A właśnie, ja ostatnio odjęłam dwie osoby stąd, bo pokazywało 12 na 10. No i znowu mamy ten sam problem, że jest tylko 1 na 2. Także musimy to czym prędzej naprawić. Reszta jest w porządku, ale w tym roku pracowało trochę mniej osób niż powinno. No i tutaj pasowałoby naprawić wiatrak. Mamy sporo lnu. Ja się zastanawiam, czy my potrzebujemy w ogóle sadzić len na dwóch polach. Być może zrezygnujemy z jednego pola i będziemy robić tam po prostu jakieś więcej warzyw. Zobaczymy, jak będzie ta liczba wyglądała w przyszłości. Chciałabym sprawdzić jeszcze buty i odzież. Tutaj pracuje jedna osoba, chciałabym, żeby pracowały dwie i można by było naprawić ten budynek. A jeśli chodzi o garbarnię, to też pracuje tylko jedna osoba, poproszę o dwie. Niestety możemy mieć mały problem ze skórami, bo mamy ich tylko 17. 18, ale dorobiliśmy kolejną chatę myśliwego, także może będzie dobrze. Będę się jeszcze rozglądać za kolejnymi stadami.
O, tutaj. Okej, także postawię gdzieś tutaj w okolicy kolejną chatę. Pewnie przydadzą nam się i skóry, i łój. No i oczywiście mięso. Tu w ogóle na górze mamy składowisko. I w niej siedzi sporo naszych cennych przedmiotów. Być może powinnam w tej okolicy też postawić wieżę. Co prawda centrum miasta stanowi budynek ochronny, ale obawiam się, że ktoś może tu przyjść coś skraść. Nie wiem, może jeszcze chwilę poczekam, ale jest to jakaś myśl, by tutaj wieżę postawić. No i wchodzimy w nowy rok, 20 rok, proszę Państwa, 20 lat żyjemy. O, i troszeczkę nawet złota jest. Sporo podatków zebraliśmy. Czekamy oczywiście na kupców. Mamy jakichś chorych pracowników. Już patrzę, wędzarz. Mamy bardzo dużo robotników. W tej chwili będzie można pomyśleć nad jakimiś nowymi budowlami. Nie wiem, co byłoby potrzebne. O, właśnie widzę, że powstała nasza chata myśliwego. Też mogłabym górników nowych dodać, bo tam mamy sporo miejsc. Ale na początek chata myśliwego. Przeniesiemy pana tutaj. I jest i kupiec. Znowu nieciekawie. Mamy bardzo dużo miodu, którego moglibyśmy sprzedać, ale cena jest za niska. Możemy za to kupić broń. I nie tyle prymitywną broń, bo ona jest troszeczkę droga, ale kusze. To bardzo ciekawe. Ja chyba się zdecyduję na kilka sztuk. Może też ze 4. Teraz mamy chyba 3 wieże. Niedługo pewnie wybuduję 4. Na razie nam wystarczy. Oczywiście mamy łuki, ale no fajnie by było, jakby się ludzie posługiwali kuszami. A, nie mamy pieniędzy tutaj. Jak czekam na to złoto, to w sumie w międzyczasie można by było przynieść tutaj trochę miodu. Drugi kupiec powinien się niebawem pojawić, także może nam się to przyda. 80. Dobra, jest i złoto. 4 kusze. I dziękujemy. Okej, skoro mamy właśnie tak dużo robotników wolnych, to dodam jedną osobę do kopalni węgla, bo z tego co pamiętam, to wszędzie były po 2, także brakuje mi tu kogoś. Tu mamy oczywiście 2. W piachu jest 1 nadal. Jeśli chodzi o naszą glinę, to na pewno dodam 4 osobę. No i złoto, złoto. Dodam tutaj więcej osób, bo chcę sobie już tą rudę złota zbierać na przyszłość. Wiem, że złoto będzie mi bardzo potrzebne. Nawet 2 osoby dodam. A ci, co się nudzą, to mogą zbierać na przykład kamień. No i drzewa, szczególnie wokół wieży, bo one mogą nam przeszkadzać. No i drapieżniki. Coś właśnie za długo było spokojnie. Drapieżnik jest dość daleko od naszej wioski, więc w czym problem? Mamy tu pewnie człowieka, tak, uciekaj. Nie zdąży chyba. Fajnie by było, jakby wszyscy tutaj przybiegli i jednak pomogli. Bo to wygląda nieciekawie. Okej, ucieka. Nie ma sensu go gonić. Możecie wracać do pracy. No i powstały wszystkie kolejne nasze domy. No, widzę, że rynek wymaga naprawy. I zobaczcie, udało nam się. Mamy 25 domów. Mamy szkołę, mamy faktorię. Niewiele brakuje, a będziemy mieli 150 osób. O-o, w tej kopalni skończyła się ruda. No proszę, pierwsza nasza wyczerpana kopalnia, także panom podziękujemy. Dobra robota, ale co w tym momencie? Możemy chyba tylko wyburzyć ten budynek. Jak przeniosą te rzeczy? Właśnie, nie wiem, czy ktoś nie musi tu pracować, by przenieść te przedmioty. Ja może ich jeszcze zostawię.
Ale tak w zasadzie widzę, że jest jeszcze 121 żelaza, także niech sobie pracują do końca. Myślę, że to jest czas, by odkryć trochę więcej mapy i zrobię chyba tak jak ostatnio. Porwę po prostu kogoś, losowo. Chodź, chodź ty. I się przejdziemy. Dobra, chwila już tak idę. O, i chyba nam się w ogóle mapa skończyła. Miałam mówić, że nic ciekawego nie znalazłam. Tak, mamy tutaj jakąś górę. No więc wracamy. Dobra, ja ostatecznie nic ciekawego nie znalazłam, ale niestety drapieżniki mnie atakują, także mamy tu parę osób. Chodźcie wy tutaj. Ty na razie czekaj też. I razem, moi drodzy, razem, razem. Dobra, ucieka. Niestety zginęła jedna osoba, no. Z niedźwiedziami nie ma żartów. Naprawimy od razu tą chatę zbieracza. Ogólnie nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest normalne, ale tutaj, gdzie zbieramy żelazo, pisze, że skończyła się ruda, chociaż jest 121. A tutaj na mapie widzę ruda żelaza 0. A nas tam jeszcze nie było. No ale skoro tak, fajnie by było, jakbyście kobiety zaniosły już te towary do magazynu, bo chciałabym zburzyć ten budynek, bo to nie ma sensu. Nie wiem, no cały czas jest napisane, że zbiera rudę, więc chyba jeszcze coś tam robię. Nie wiem, chwilę jeszcze poczekam. O, jakąś chorobę mamy na polach. Ale to nie powinien być duży problem, bo co roku mamy coś innego, więc ta choroba nam nie przeszkodzi w kolejnych latach. Tym dwóm domkom brakuje dosłownie 1%, by się upgrade'ować, także musimy coś tutaj... Tak, to chyba będzie o tą samą kopalnię chodziło. Tak, dokładnie. No ja nie wiem, one mi mówią, że jeszcze zbierają rudę, więc nie wiem. Czy to jakiś właśnie błąd? Wracając do naszego dolnego Edoras, chyba zrobię po prostu tutaj szlak ogrodowy. Bo to jest największy boost dla wszystkich tych domków. Skoro przyszła wiosna, to niedługo będą handlarze i ja widzę, że my mamy już 86 ceramiki. Także coś tutaj dorzucimy z pewnością, będzie można sprzedać. Chcę, żeby było w sumie 80, albo nawet 100 tutaj. Także teraz, żeby ktoś przyszedł i kupił to za dobrą cenę, to będzie ekstra. No i właśnie widzę, że ktoś tutaj się wybiera. Nie zawiedź mnie! Oczywiście ona nie chce ani ceramiki, ani miodu. Mydło może kupić, słaba cena. Deski może kupić, no to już jest opcja jakaś. Cena jest taka sobie, ale chyba przyniosę deski, bo niedługo powinien się pojawić też drugi kupiec i może on będzie chciał na przykład więcej zapłacić za deski. Jak mamy aż takie duże zapasy, to... Nie wiem, przyniosę sobie z 200. I generalnie poczekamy trochę po prostu, aż drugi się pojawi i zobaczymy, co się zadzieje. Jeśli chodzi o sprzedaż przedmiotów, to bronie niestety są troszkę droższe. Mam miecze, które są po normalnej cenie. I teraz pytanie, co zrobić, bo ta cena jest powyżej średniej, ale tak czy siak jest taniej niż by nam wyszło za miecze. Wiem, że miecze mogą się okazać dobre. Ja się jeszcze wstrzymam. Jeśli coś sprzedamy, to prawdopodobnie kupię miecze. No i musiała nadejść chwila grozy. 18 napastników nas atakuje. Gdzie? Skąd? Tutaj. I to jest gdzie? Spoko, że oni idą od strony tej wieży, to zawsze coś tam postrzelamy. Ale czy wszyscy? Nie, wygląda na to, że część zachodzi tutaj od strony naszych złóż. Także ciekawie.
No i robimy tak jak ostatnio, zbieramy wszystkich tutaj w jednym miejscu i stopniowo będziemy się przesuwać w stronę faktorii, bo oni na pewno będą biec w stronę faktorii. No i dobra, jesteśmy przy wieży. Powtórka z rozrywki. Jeden nam uciekł. O, i tędy ktoś biegnie. Wy chłopcy uciekajcie. No, oni się trochę nam podzielili i zabijają nam ludzi, także dobrze, żeby oni gdzieś tutaj uciekali do centrum jednak. Zobaczmy, czy pojawili się też w innych miejscach już. Tutaj są przy tych złożach właśnie, ale oni już biegną w stronę faktorii. Dobrze by było, żeby nasi ludzie jednak uciekali, bo jest ich za mało. Do wieży, moi drodzy, do wieży. Dobra, tutaj sobie poradziliśmy chyba ze wszystkimi, ale teraz kolejna grupa, tak, idzie już tutaj. Więc akcja przenosi się w te strony i mamy tutaj sporo ludzi, damy radę, myślę. Jeśli ktoś nas oczywiście jakoś nie zaskoczy. Ale starcie się zbliża. Myślę, że nie mają szans. I co, po wszystkim? Bo to jest pytanie, oni czasem się lubią gdzieś schować. Tutaj, właśnie. Jeden. Tutaj. Ostatnie starcie na wzgórzu. Trochę nam ludzi poumierało niestety, ale musimy dać radę. I jeszcze jeden. I tutaj jest jeszcze jeden. Ale tak, najpierw tego atakujcie. Wy atakujcie tego. No tak, przemyślenia mam takie, że w tej grze przydałoby się, żeby jakoś lepiej byli oznaczani wrogowie, bo ja nie widzę, kto jest wrogiem, kto jest moim człowiekiem, jeśli się dobrze nie przyjrzę. Oni powinni jakoś być specyficznie oznaczeni. Sprawdźmy jeszcze, czy ktoś tam został przy życiu. Dobra, mamy tutaj jednego. No i z tego co widzę, on wykradł rzeczy z rynku jednak. Trzeba będzie stawiać wieżę też tutaj. On już nawet się nie broni, on ucieka. Ale dobrze, że biegnie tędy przez centrum. Przecież jakby leciał teraz w stronę lasu, to nie mielibyśmy szans. No, wyjdźcie mu naprzeciw. No i nie gadajcie, że on ucieknie. Przecież to jest niemożliwe. Ciągle ten sam problem. Ci ludzie są tak niezorganizowani. Czy nie można tego przewidzieć, żeby go jakoś obejść? I tu też przydałaby nam się wieża. I widzicie, byłam pewna, że go pokonamy, bo przebiegł przez praktycznie centrum naszego miasta. Nie ma szans przecież. No oni już go nie dogonią. Nie ma sensu. Coś nam ukradł, ale chyba niewiele. Złota na pewno nie, jakieś tam ceramiki. Zobaczymy zaraz podsumowanie. O, ale mamy duże straty w ludziach. I jest choroba tutaj na pewno. I ona jest fasole, groszek, gryka, marchew. Okej, w tej chwili to nam nie przeszkadza. Mamy nowego kupca, to trzeba też ogarnąć szybko. No i temu oczywiście nic nie możemy sprzedać. Moglibyśmy drewno, no ale bez sensu. Ale patrzcie na to, on ma krowy. Ale po jakiej cenie? Oto jest teraz pytanie, czy sprzedawać deski, by kupić te krowy po wyższej cenie? Bardzo bym chciała. Potrzebujemy, wydaje mi się, że przynajmniej dwa razy tyle, żeby mieć dwie krowy. Jeśli to działa tak samo jak na przykład w Banished, że dwie krowy mogą się rozmnażać, to tak by to musiało wyglądać. Czyli potrzebujemy około 1600 złota. Mamy 1200 na pewno. Kupiec jeden. Czy możemy ci sprzedać? No czekamy na tą dostawę i może nam się coś uda.
Zobaczmy te wszystkie nasze problemy, które to nastąpiły. Nie mamy człowieka, bo prawdopodobnie zginął. Zbiory zgniły. Tak, nie zebraliśmy rzepy, ale to dlatego, że chyba wszyscy walczyli. No nic, no nie mam im za złe, mamy mało jedzonka. Ale cóż, bardzo dużo chorych osób. Tutaj nam brakuje. Spojrzyjmy zresztą w taki sposób, będzie nam łatwiej. Dwie osoby tutaj. Jedna tutaj. Uzdrowiciel, o to bardzo ważne. No i dobra, mamy tutaj wszystko ogarnięte. O, ale co ja tu widzę? Ktoś chyba do nas idzie. To dobrze, miejsce jest. Jedzenia tylko nie ma. Może uda nam się coś kupić w ogóle. Czy możemy już sprzedać? Nie, jeszcze nikt nie doniósł nam desek. Chciałabym dodać tutaj kolejną osobę, bo ta jedna jest za wolna. Dobra, mamy podsumowanie. Niestety zginęło 5 mieszkańców, ale udało nam się zabić 17 z 18 napastników. I ten jeden, co uciekł, ukradł nam 10 ceramiki, czyli to, co tam mniej więcej widziałam. No dobra, jest w porządku. Szkoda oczywiście tych 5 osób, ale ogólnie wygląda to w porządku. No i tak, zgadza się, 15 osób przybyło. Akceptujemy ich. I niestety nie zdążyliśmy z tymi deskami. Nie donieśliśmy ich na czas i nam uciekł kupiec. I teraz pytanie, czy kupować jedną krowę? Czy to w ogóle ma sens? W sumie tak teraz myślę, że jest sens sprzedać te kłody, bo cena jest taka, jaka była za deski, a to są kłody, czyli tak naprawdę tańszy surowiec. A drzewa zawsze rosną nowe, także zobaczymy, może zdążymy. 100 sztuk. No i szybciutko, szybciutko. Działajcie. Liczę na was, Arahan i Bertana. I co, chyba nie ma szans, żebyśmy mieli te 2000. No trochę surowców zebrałam właśnie. Ceramikę, dużo mamy desek, które moglibyśmy sprzedać. Miód. No ale niestety, nikt nie chciał od nas tego kupić. Jeszcze chwilę tu zabawię. Może uda się na przyszły rok? Bo teraz już żadnego handlarza nie będzie do końca roku, także następny rok to jest ostatnia szansa, żeby w tym odcinku zrobić upgrade. No i tak, znowu wyskoczyła mi informacja, że w kopalni skończyła się ruda. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nadal zbierają rudę. Mi się wydaje, że to jest jakiś błąd i że tak naprawdę tej rudy nie ma. No bo tu jest cały czas 121. To na pewno się nie zgadza. No tak, przecież tutaj pisze 0 na 424. To pasowałoby, żeby zebrali tą rudę. Ciekawe, czy jak zniszczę ten budynek, to tą rudę powinniśmy odzyskać. Myślę, że ją przeniosą automatycznie. Tak zrobimy, no nie ma już tutaj sensu w ogóle być. Zbóż, tak poproszę. No i koniec, to jest cała nasza ruda żelaza na ten moment. Ja chyba w przyszłości spróbuję tutaj wybudować budynek i właśnie może to jest jakiś błąd i może tak naprawdę tutaj jest coś, są jakieś zasoby. Też niedługo wybiorę się gdzieś tam w dalsze tereny, odkryjemy, może coś tam się pojawi. Mam nadzieję. O, wody nie ma. Bardzo mało. Chyba po prostu przeniesiemy tą studnię. Zrobię ją gdzieś tutaj i dzięki temu będziemy mieć przestrzeń na posadzenie jakichś drzew. Myślę, że to będzie lepsza sytuacja, bo tu już nic nie możemy zmieścić. No i kolejne drapieżniki. Uciekaj. Tak, biegnijcie w stronę wieży. O, poddał się. Wiecie co, ja chyba tutaj zrobię ogród. Skoro już tutaj nie ma studni, to przeniesiemy niektóre z tych rzeczy. Ul, tutaj miał premię do miodu 70, więc chcielibyśmy, żeby miał... O, pożar. Może postawimy go gdzieś tutaj. I oczywiście szlak ogrodowy. Ten szlak ogrodowy chyba przeniosę na dół w ogóle. Bo tutaj mamy na przykład właśnie takie miejsce pod to. I popatrzcie, prawie wszystkie domy są na drugim poziomie. Jeden, jedyny dom tych leniuchów tutaj został, co nie chcą sobie przynieść żywności.
No, a tutaj w zamian za to powstanie piękny ogród. Żeby ci ludzie nie narzekali. Naprawa tutaj jakaś, proszę. No i oczywiście pozostało nam wybudować park. Proszę. Teraz przyspieszamy tempo i czekamy, aż minie zima. Park stoi, także wszyscy mieszkańcy powinni być zadowoleni. A ja tymczasem idę do Edoras Dolnego i dobuduję kilka domów, bo popatrzcie, nie ma za dużo miejsca na nowych mieszkańców. No i mamy 22 rok. Niedługo będzie wiosna i czekamy na handlarzy przede wszystkim. Wybuduję też kolejne domy. No, teraz nasze Edoras rozrasta się w ekspresowym tempie. No i jest kupiec i chce, uwaga, ceramikę. Chce ceramikę i to po wyższej cenie. Kurczę, wow. Dechy po normalnej cenie. Myślę, że sprzedam tak czy siak. Na pewno cała ceramika idzie. Proszę bardzo, proszę się częstować. Sprzedaj przedmioty. 2300. I to już zapewnia nam możliwość upgrade'u. Jako, że złota mam troszkę więcej niż potrzebuję w tym momencie, to zdecyduję się kupić kilka sztuk tych prymitywnych broni, bo brakuje nam broni. 4 sztuki. Poczekamy jeszcze na kolejnego kupca z tymi deskami. Jak zaproponuje wyższą cenę, to sprzedamy jemu. I mam nadzieję, że pojawi się bydło. Wiecie co, ja tak przeklikałam wszystkie domy i okazuje się, że we wszystkich ktoś mieszka, nawet tych nowo postawionych, także budujemy kolejne. No i tak, żebym nie zapomniała, chciałam też postawić tutaj wieżę. Przecież drapieżniki atakują, to ważniejsze. Wow, tutaj! Jest was dużo, atakujcie. Uciekaj. Zginął niestety. Ale powinniśmy sobie poradzić. No i nie mamy pracownika w rynku, niestety. Ale dobra, poradziliśmy sobie i teraz wieża. I przybył nowy podróżujący kupiec. Także szybko stawiam wieżę. Tutaj mamy takie miejsce koło szkoły i chyba tutaj postawię tę wieżę, bo jest najbardziej po prostu w centrum. No i dobra, kupiec. No on niestety nic od nas nie chce, co byśmy mogli mu sprzedać. A sam też nie sprzedaje krów. No niestety, i tym razem się nie udało. Wrócę do kupca pierwszego i sprzedam deski. Ale wiecie co, ja się teraz normalnie boję mieć więcej złota w skarbcu, że ktoś mnie napadnie i wszystko skradnie. Normalnie boję się sprzedawać. Już w tej chwili nam wystarczy na upgrade, więc tak się troszkę zastanawiam, czy sprzedać, czy nie. Może sprzedam ze 100. No i plus 500. Proszę. No i to by było na tyle w tym momencie tutaj. No i co? Nie udało nam się także w tym roku kupić krów. I też chyba się nie uda zrobić tego upgrade'u. Patrzcie, mamy już 3 na 4 wymagania. Brakuje nam jedynie 11 osób. Ja na ten moment kończę. Szkoda, że się nie udało. Ale jestem pewna, że już w przyszłym odcinku na pewno się uda. Także ja już się ekscytuję tym nadchodzącym upgrade'em i nowymi budynkami. Mam nadzieję, że też na to czekasz i że zobaczymy się następnym razem. Cześć!